Dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w Energetyce na sobotę 9 marca i już mam dzisiaj przygotowany dla Was tarot snów, więc myślę, że będziecie zadowoleni, ja też będę zadowolona i dobre karty wyjdą, bo niestety energetyka na 9 marca nieciekawa. No i pomoże po kolei. Niby z dobrych rzeczy, dziewiątka, trygon artystyczny, trójka, trygon artystyczny, ósemka z roku to normalnie, całość, kochani, daje nam dwójkę, czyli bardzo nas uwrażliwia i również zachęca do tworzenia. Przy dobrych aspektach dwójka, gdyby na przykład nie było dziewiątki z dnia, no to też bym powiedziała, wow, bardzo dobry czas do parowania. Natomiast dziewiątka, no dziewiątka, nawet jak będziemy się parować, to chwilami możemy stwierdzić, o kurczę, ten nasz boyfriend albo ta nasza dziewczyna inaczej myśli niż my. Czyli możemy gdzieś się czuć osamotnieni również w związkach. I teraz tak, wrażliwość naszą jeszcze bardzo wzmacnia, słuchajcie, bardzo wzmacnia księżyc, który wchodzi do znaku ryb o godzinie 2.03, czyli nas uwrażliwia i gdyby były dobre aspekty, bym powiedziała, ale nas pozytywnie uwrażliwia, a tutaj tak, księżyc malejący, bo 10 w niedzielę mamy nów księżyca, zresztą bardzo silny nów, bardzo ciekawy nów, lubię marcowe nowia księżyca, ale najbardziej lubię wtedy, kiedy księżyc wchodzi do znaku barana, to będzie bodajże 8 kwietnia, wtedy też będzie można robić mapę marzeń, ale to na razie zostawmy, bo to jeszcze nie ten miesiąc. Natomiast nów księżyca, gdyby ktoś chciał wiedzieć, 10 o godzinie 10, patrzcie jak się ładnie ułożyło. I teraz co dalej, o godzinie 19.22 księżyc w koniunkcji do Saturna, czyli nasze emocje, będzie mroził Saturn i będzie mroził Saturn, bo będziemy się w sobie zamykać, mogą być też nastroje depresyjne, albo możemy jakieś brudy z przeszłości wyciągać, co może niekoniecznie będzie dobre. Później o 22.24 księżyc w sekstylu do Jowisza i tutaj jak na karuzeli, tam ograniczone emocje, a tu wreszcie wybuchniemy, miejmy nadzieję, że w dobrych emocjach, bo sekstyl, natomiast do różnego rodzaju kłótni, awantur, obrażania się może dochodzić późnym wieczorem, czyli jeżeli ktoś będzie balował z soboty na niedzielę, to niech uważa, żeby nie doszło do jakichś problemów, czy w takim aspekcie jak na przykład kłótnia, czy nie doszło do problemów w takim aspekcie, że nie wiem, ktoś kogoś szarpnie, mam nadzieję, że tak nie będzie, bo Mars kwadratura do Urana i w ogóle uważajmy na wybuchy naszych emocji, bo niekoniecznie mogą być one pozytywne. Słuchajcie, tak jak powiedziałam, tarot snów, dzisiaj zaczynam od wagi. Co dla wagi na sobotę? Co dla wagi na sobotę? Dla wagi piękna królowa buław. Bardzo lubię królową buław w tej talii. Mówi, że wagi będą piękne, będą miały mnóstwo uroku osobistego, będą promieniowały energią seksualną i właśnie na ich wdzięki mogą mieć duże powodzenie. Karta dynamiczna, karta działania, warto brać sprawy w swoje ręce. Co dla skorpiona? Dla skorpiona szóstka denarów, czyli gdyby skorpiony chciały w sobotę wybrać się na jakieś zakupy, to bym powiedziała, słuchajcie, to jest karta dobrego targu, oczywiście uważać na aspekty planet, możecie coś dobrego kupić, jak chcecie sprzedać, to też coś dobrego możecie sprzedać. Jest to też karta, która mówi, im więcej dasz, nie tylko pieniędzy, ale można powiedzieć pozytywnych słów wsparcia innym, tym więcej do ciebie dotrze. Dobry czas do ruchów finansowych i rozmawiania o pieniądzach. Co dla strzelca? Dla strzelca as pucharów, as miłości, as radości, as twórczości. Czyli czym wypełnicie ten puchar zależy od Was, ale mam nadzieję, że samymi dobrymi rzeczami, dobrymi myślami i miłością. Miłością do siebie samych i do innych. Pomimo złych aspektów, pamiętamy, które godziny omijać, jak słuchaliście wstęp, to spotykać się z ukochanymi. Co dla koziorożca?
dla koziorożca bardzo udany dzień. Trójka denarów, moja ulubiona karta i w tej talii, w innych taliach jest to robienie czegoś z przyjemnością, z pasją, z radością. Wszechświat nam sprzyja i z efektów swoich działań na każdej sferze będziecie zadowoleni. I myślę, że nawet trudne sprawy mogą wam iść łatwiej, niż byście myślały. Co dla wodnika? Dla wodnika siódemka buław. Siódemka buław. Karta odpychania przeszkód, nieraz nawet konkurentów. Trzeba się natrudzić, żeby osiągnąć to, co chcecie. Tutaj pomimo, że buławy działanie, ale to jest siódemka, więc bardzo pomocny przy tym działaniu będzie intelekt, czyli działajcie inteligentnie, tak żebyście się nie zmęczyły, żebyście się nie wykończyły. Przy tej karcie należy zwrócić uwagę na krążenie, szczególnie krążenie obwodowe. Co dla ryb? Dla ryb mamy dziewiątkę buław. Dziewiątka buław idzie do przodu, ale poturbowany. W tej karcie to widać, aczkolwiek uważam, że dużo możecie osiągnąć, natomiast niestety będziecie zmęczone wieloma rzeczami, szczególnie takimi rzeczami, które trzeba powtarzać. Byście chciały coś takich wow, związanego z uniesieniami, powtarzać i takimi rzeczami, które was nie kręcą, trzeba będzie się zajmować. Co dla barana? Dla barana bardzo lubię w tej talii karta mag. Widzicie, jaki magiczny, czarodziejski. Karta mag, jedynka. Widzimy teraz pod moim paką mojego palca. Jedynka mówi działanie, czyli barany, działajcie, bierzcie sprawę w swoje ręce. Działajcie zawodowo, działajcie uczuciowo, ale też działajcie biorąc się za trudne rzeczy. Nawet jeżeli czegoś nie umiecie, to się po prostu nauczycie. Mag jest też taką kartą, która mówi, to ty możesz zaczarować swoje życie tak, jak chcesz. To było dla barana. Co dla byka w trawie fika? Dla byka przedsiębiorca czy królowa denarów. Nie wiem, czy w sobotę pracujecie, czy nie pracujecie, ale nawet jak nie pracujecie, to może będziecie myśleli o finansach i te wszelkie myślenie, działanie będzie dla was korzystne. Królowa denarów obdarzy was mądrością, przedsiębiorczością w sprawach zawodowo-finansowych i też zachęca do tego, żeby otwierać się na relacje z kobietami bez względu na płeć. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt ósemka pucharów. Ósemka pucharów, ja zawsze o tej karcie mówię, mały eremita. Co ona oznacza? Oznacza, że na niektóre sprawy należy spojrzeć z dystansem. Jeżeli nie wiemy, co robić, to na siłę nie działać, tylko się troszeczkę oddalić, przemyśleć, wyciągnąć wnioski z wcześniej popełnionych błędów i dopiero wtedy działać. Może trzeba się czegoś nauczyć, douczyć też. Co dla raka? Dla raka as buław ognisty, mówiący, że w tym dniu może być super seks. Gdyby jakieś raki były w takim okresie, że chcą popracować nad potomstwem, to też symbol faliczny, dobry do ciąży. Natomiast tak czy inaczej dobry do wszelkiego rodzaju działania, brania spraw w swoje ręce, tylko żeby to nie było zbyt nerwowo, zbyt chaotycznie. Co dla lwa? Dla lwa karta umiarkowanie. To jest dobra karta, aczkolwiek nieraz nudna, ale nieraz za nudą tęsknimy. Umiarkowanie mówi, wasze sprawy będą szły w odpowiednim kierunku, ale musicie wykazać się cierpliwością. Sprawy rodzinne będą ważne i konieczność zharmonizowania dwóch rzeczy. Być może pomiędzy dwoma osobami, dwoma rzeczami, dwoma pomysłami na sobotę będziecie wybierali. I ostatni znak na sobotę, karta panny, dla panny, karta koło fortuny. To koło fortuny jest dobre, bardzo dobre, aczkolwiek zmienne. Czyli dzień może być pełen zmian i mogą być to dobre zmiany. Co jest najważniejsze w tym dniu dla was? Żebyście wykazały się elastycznością i brały to, co wam niesie los, tak? Czyli jeżeli coś wychodzi, to okej,
brać to, jeżeli nie wychodzi, to też ok, brać to, co wychodzi. No i tutaj przy kole fortuny zawsze, ja mówię, wkręcać się w odpowiednią szprychę koła, nawet jeżeli miałoby to krótko trwać. Kochani, dziękuję Wam za dzisiejszy czas. Jeszcze powiem, sobota, dzień miotu i mopa i dzisiaj ona ma bardzo duże znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że jest przed nowiem, czyli pozbywać się z głowy, z domu, ze wszystkiego tego, co uwiera. Kochani, dziękuję, że jesteście ze mną. Do zobaczenia jutro. Wnów księżyca, pa!